Wyjechaliśmy na południową krawędź Wielkiego Kanionu i z punktów widokowych rozpościera się taki piękny widok. Wzdłuż krawędzi Wielkiego Kanionu prowadzi taki wyasfaltowany szlak takich turystów, którym się nie chce chodzić po górach albo wchodzić na dłuższe szlaki, i stąd można oglądać Wielki Kanion. Ludzie wchodzą na kamienie i podziwiają tą wielką dziurę w ziemi. Dziura naprawdę jest ogromna i robi wrażenie. To już jest przesada. To był jakiś najlepszy widok. A kolejka do zdjęcia z Wielkim Kanionem. Jakaś wycieczka Japonek czy Chinek. I jest godzina chwilę po czwartej. Nie wyspani, bo jakoś nie udało się szybko zasnąć. Czekamy na autobus, który nas zawiezie na Kaibab, South Kaibab Trail, na początek szlaku, i będziemy nim schodzić około 9 mil na samo dno Wielkiego Kanionu. Trzymajcie kciuki. Za nami już pierwsze 4 km marszu w dół. Momentami było ciężko, bo szlak był oblodzony. Jeszcze nam się rozładowała latarka jedyna. Także było ciekawie, ale przetrwaliśmy ten ciężki poranek i ruszamy teraz w dół. Jeszcze około 12 km w dół, potem chwilę Paskiego i pod górkę. Także taki dość monotonny ten szlak, ale tak wybraliśmy. Dotarliśmy na samo dno kanionu. Przez rzekę Colorado przechodzi taki most. Tu mamy rzekę Colorado. Mamy kemping. Kawali dalej drugi most i tam będziemy wracać szlakiem w górę. My już po śniadaniu na dnie kanionu ruszamy na drugą część naszej trasy, czyli wchodzenie pod górę. No, jeżeli będzie tak samo jak przy schodzeniu, czy nie tak trudno, no to w miarę szybko, myślę, znajdziemy się na górze. Niby jest to 16 km, ale no, mówili, że jest bardzo ciężko schodzić, bardzo ciężko wchodzić. Na razie zeszliśmy i
i było, no tak spoko, nie było żadnego problemu ze schodzeniem. Na pewno w Polsce byliśmy na trudniejszych szlakach, a za mną rozpościera się rzeka Colorado, która stworzyła ten kanion. No i kanion od środka. Trzeba przejść przez drugi most, przez rzekę Colorado, nad rzeką Colorado. I będziemy wchodzić do góry. To jest śmieszna informacja, że jeżeli muły przejdą, to trzeba podążać za przewodnikiem mułów, za jego instrukcjami. A tutaj można wynająć sobie muły, które ci wniosą twoje rzeczy na górę. Na przykład tutaj śpisz z namiotem na dole, to muły ci wniosą wszystko na górę. Wspinamy się powolutku szlakiem Bright Angel. No jest taki lekko pod górkę, ale nie ma jakiegoś super przewyższenia. Przewyższenie jest, ale nie ma super pionu. A tam w oddali słychać jeszcze rzekę Colorado. A tam do góry się wspinamy. Do końca szlaku zostało nam jakieś 2,5 km. Teraz usiądę na kamieniu i zobaczcie, co jest za mną. Tam gdzieś na dole byliśmy. To już jest 7 godzina wchodzenia, bo i schodzenia, i wchodzenia. Przecież tu nie jest pięknie. Zaczynaliśmy, było mroźno. Teraz piękne słoneczko. Nic, tylko napawać się widokiem. Podobnie na szlaku, jak zaczynaliśmy o poranku. Taki tutaj jest trochę śniegu. Szlak jest lekko oblodzony, ale za bardzo się nie ślizgamy. No jest to jakieś 2 mile. Przepraszam, 2 km. Zrobiliśmy to. Właśnie weszliśmy i wyszliśmy z tej wielkiej dziury. Po 8 godzinach. Tak, 26,5 km, 1465 metrów przewyższenia. Na krawędziach trochę śniegu, trochę ślisko, ale ogólnie sucho. Na dole cieplutko, ale co nas zdziwiło? Woda w rzece Colorado brązowa. Nie wiem, może od piasku, który jest na dnie. No ale nie tak jest, co sobie wyobrażaliśmy. Na tej trasie też chodzą muły, które noszą jakieś zaopatrzenie albo inne rzeczy. Można chyba nawet swój plecak tam dać i dać jego wniosek. Może tak być. W każdym razie było dużo lepiej niż się
I na to przygotowaliśmy. Przygotowaliśmy się na cały dzień wędrówki od 4.30 do 18.00. Jak się okazało, że jest 12.30 i jesteśmy już u góry. Tak. Także jeszcze mamy trochę czasu. Piąteczka, udało się. Trochę jeszcze sobie powędrować może. Ale to już może samochodem. Ale to może tak, samochodem. Teraz idziemy na autobus powrotny na parking i już będziemy odpoczywać.